przygotowujemy próbkę mebli z firmy Krab od pana Andrzeja Borowego do laboratorium. Będzie to wysyłane do Polski. No niestety po rozpakowaniu smród jest straszny. Pan Borowy po zobaczeniu pierwszych wideo po prostu zabronił nam używać jego dobrego nazwiska. Śmierdzi. To śmierdzi. To możesz wyciąć jeszcze jedna taką na 27, żeby to do laboratorium było. No. Pan Andrzej Borowy zakazał nam używać jego dobrego nazwiska do śmierdzących mebli. No, był tu z architektem panem Skowrońskim. Są to tu, jak to śmierdzi. Czujesz ten smród teraz, jak to się tnie, jak to śmierdzi przy cięciu. Tak. Jak to śmierdzi lakierem. I to są meble ponad 7-8 miesięcy już w tej chwili. Dobra, utnij jeszcze jedna i tu z tego możesz wyciąć jeszcze jedna, bo to żeby dla... Szkoda, meble o wartości ponad 20 tysięcy euro muszą być pocięte i na swój koszt musi klient zawieźć to do laboratorium. 5 tysięcy złotych będzie to kosztować. Stwierdzenie to, że te meble śmierdzą, się okaże, czy to jest toksyczne, czy to jest tylko po prostu taki, nie wiem, ekologiczny smród. No ale to nie jest normalne w niemieckich sklepach, jeżeli takie meble przychodzą od producentów, są w ogóle nierozpakowywane, nie? A pan Andrzej Borowy twierdzi, no nie możemy używać teraz jego nazwiska, żeby jego dobrego nazwiska, jak powiedział, do śmierdzących mebli, no bo to jakiś zarząd, bo to jakoś spółka, a jak tu przyjechał do firmy naszej, to się przedstawił jako właściciel, jako absolutny właściciel, oczywiście przy świadkach, pan Skowroński, architekt, który to wszystko programował, który to wszystko zaprojektował, oczywiście mało nic zemdło z tego smrodu, no ale trudno. No zobaczymy, skręcimy następne wideo. Zobaczymy, co po paru tygodniach przyjdzie z laboratorium. No szkoda tych mebli, szkoda. No ale podejście pana Andrzeja Borowego do tego, że produkuje śmierdzące meble, jest tragiczne. A więc, no dobrze.